Młody chłopiec z biało-czerwoną flagą, który wiedział, czym jest miłość do ojczyzny. 13-letnia ofiara tego, co kiedyś nazywaliśmy wypadkami poznańskimi, a dzisiaj bywa nazywane już powstaniem w Poznaniu. Stał się symbolem poznańskiego czerwca 56 roku. Jest postacią legendarną. 20 marca 1943 roku urodził się Roman Strzałkowski, 13-letni bohater poznańskiego powstania antykomunistycznego. Roman Strzałkowski to uczeń szkoły podstawowej nr 40 w Poznaniu. W czasie wojny wywieziony z matką do Niemiec na przymusowe roboty. Bohater poznańskiego powstania antykomunistycznego. Roman Strzałkowski, a w zasadzie Romek Strzałkowski. No tak powinniśmy mówić o chłopcu, który miał 13 lat i stał się symbolem wydarzeń poznańskiego czerwca 1956 roku. Zginął w trakcie rewolty antykomunistycznej 28 czerwca 1956 roku. Okoliczności tej śmierci są, można powiedzieć, owiane tajemnicą. Urósł do symbolu legendy. To było pierwsze wystąpienie robotników, którzy sprzeciwili się władzy komunistycznej. Ale dzisiaj historycy mówią na to także jako powstanie czerwca 1956 roku. Komuniści przeciw protestującym Polakom wysłali około 8 tysięcy żołnierzy, 300 czołgów, kilkadziesiąt transporterów opancerzonych i samoloty. Władza komunistyczna, która miała w swoim założeniu obronę robotników, tworzenia nowej klasy społecznej, gdzie na czele mieli właśnie stać robotnicy, chłopi, byli przez tę władzę ciemiężeni. To było zupełnie coś innego niż oficjalne wystąpienia, przemarsze pierwszomajowe. To był prawdziwy, spontaniczny bunt robotników przeciwko władzy i temu, co one narzucały. Komuniści w ciągu kilkunastu godzin krwawo stłumili poznańskie powstanie. Zamordowali co najmniej 59 osób, raniono ponad 800. Jedna z tramwajarek nagle poczuła, że została trafiona w obie nogi, przewróciła się i wtedy podbiegł młody chłopiec, o którym ona nie wiedziała, że to jest Romek Strzałkowski, i tę flagę poniósł. Są rozbieżne relacje dotyczące tego wydarzenia. W ocenie jednych był osobą, która niosła transparent, chcemy religii w szkole. W ocenie innych trzymał biało-czerwoną flagę. Są także przypuszczenia, że nie zginął w trakcie walk, ale był to rodzaj egzekucji przez funkcjonariuszkę Urzędu Bezpieczeństwa. Przyczyną zgonu była rana postrzałowa klatki piersiowej. Ten młody, młodziutki przecież człowiek zginął od kuli funkcjonariuszki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Osoba, która dokonała tego przestępstwa, wielokrotnie zmieniała swoje zeznania. Praktycznie nie została osądzona. Nekrolog, który ukazał się w prasie poznańskiej, był także swego rodzaju fałszerstwem. Specjalnie zmieniono cyfrę, która miała określić wiek zmarłego. Zamiast 13 zrobiono 18. Podano również błędną godzinę ceremonii pogrzebowych. To wszystko miało spowodować, aby jak najmniejsza ilość osób przyszła na pogrzeb, żeby nie było manifestacji, żeby pokazać, że władza nie morduje dzieci, niewinne osoby.